tego zęba, co mi z pesą ostatnio wybił, jak się zjarał, nie? Było nie udawać Rudego? Myślałem, że to on. Nieważne, hajs oddałeś za dentystę, jesteśmy kwita. Słuchajcie, jaka akcja. Poszłem do tego dentysty, czekam w kolejce, czekam, aż w końcu moja kolej, no to wchodzę do gabineta, a tam dentysta się odwraca i zgadnijcie, kto to jest. Mariusz Pudzianowski. Blisko, ale nie. Juras. Jaki Juras? No ten Juras z podstawówki, co on był starszy od nas w 8 klasie, a my w drugiej czy tam trzeciej. Ten, co żeś mu chuj na kurtce farbą napisał? Ten sam. Obiecał, że się zemści. Na szczęście już nic nie pamięta. Urazy nie ma. Pogadaliśmy, wstawił zęba, spoko kolo. No to po co nam to opowiadasz? Bo zajebisty sposób mi sprzedał, jak za darmo wejść do klubu. Akurat. No to patrzcie i podziwiajcie. I płaćcie za wjazd, frajerzy. Siema laski, co tam? Wchodzicie do klubu? No palimy i wchodzimy, a co? No nic, no też bym wszedł, tylko akurat portfela zapomniałem z domu, a zajebisty numer bym wam pokazał, bo ostatnio u dentysty byłem i kazałem mu zrobić taki specjalny tatuaż na zębach, na 3 górnych jedynkach, taki napis... Seks. No ale to tylko w ultrafiolecie widać. Bo ci uwierzę. Czekaj, Owita, ja mam aplikację Ultrafioret. To w komórce to zaraz sprawdzimy. Pokaż zęby. Nic nie widać. Bo za słaby ultrafiolet masz, to musi być mocny jak na dancefloorze. No chodźcie, to wam pokażę. Dobra, Łucja, po 5 zeta się złożymy, będą jaja. No ty bez jaj. Nie dość, że od lasek nie dostał po ryju, to jeszcze mu funmowiast do klubu? No to wychodzi. Wchodzimy? Nie, kurna, będziemy czekać pod klubem, jak Wojtas się z 2 laskami zabawia. Pewnie, że wchodzimy. No i gdzie ten Wojtas? O, na dancefloorze! Nie no, król życia! Ale co on się tak do tych lasek szczerzy? Czekaj! Pokaż jeszcze raz! Ty, faktycznie jest napis! Co? Ta jest! Jaki napis? To ja was tylko tak wkręcałem! No, tylko miał być seks! A jest coś innego! Teraz we mnie wkręcacie, tak? Haha, co za koleś, dobra, Jowito, spadamy! No co tam, Wojtas? Dlaczego laski spławiłeś? Zabiję gnoja! Dziękuję, zapraszam ponownie za pół roku. Dziękuję, do widzenia. Następny, proszę. I co jest, kurna, lamus jeden? A co ma być, puczyk? Było mi fiuta na kurce chuj pisać farbą w szkole? Teraz to masz chuje na zębach. I nie zejdzie, bo stężonym fluorem robiony. Obiecałem, że się zemszczę i słowa dotrzymałem. Teraz jesteśmy kwita. Kwita? To my będziemy za chwilę teraz! Jakiś problem? Co to ma znaczyć? Chcecie mnie pobić? Daj, grałeś się! Nie rozśmieszajcie mnie. Zaraz zobaczymy, kto się będzie śmiał. Spejson, skoj ryja frajerowi. Tylko ostrożnie, bo coś zapewne siebie jest. Może coś trenował. Dobra, Legia Warszawa to najlepszy klub, kto nie wierzy. I ciach znieczulenia miejscowe w narażone miejsca. O. Debile, teraz możecie mnie bić, nic nie czuję. Okej, ja chyba trochę przesadziłem. Orwał mu się film. No co za debil, przecież mieliśmy go tylko nastraszyć, nikt go nie chciał lać. I kto mi teraz zęby naprawi? Spoko, Wojtas, damy radę. Co? O nie, nie będziesz mi majstrował w gębie. Wojtas, co jest dla ciebie najcenniejsze w życiu? No fura, wiadomo, wcześniej szerszeń, a teraz Bawara. No właśnie, a komu je oddajesz, żeby przy nich majstrował? No dobra, niech ci będzie, ale jak coś spierdolisz, to ty siadasz na fotel. Dobra. Pronto. No ale jak? Przerobiłeś napis, kurde walu, miałeś zmazać, a nie dopisywać jeszcze coś. Dobra, Wojtas, nie świruj, zobaczysz. Będziesz zadowolony. A nie możesz mi po prostu powiedzieć, co tam napisałeś? Przecież to szkoda hajsu na wejściówki. Niespodzianka będzie. Zresztą chcę zobaczyć, jak wyszło, bo to tylko w ultrafiolecie widać. Dobry? 3 wejściówki. Ty królową jesteś dzielni, każdy nam loka to potwierdzi, od głowiec jej do wiatraka. No i co, Wojtas? Jak jest? Zajebiście!
gdzie ten Wojtas? Miał być o 14 i go nie ma. Dzisiaj? A może mu o 14 w nocy chodziło? Luz, mordo! Po pierwsze jest za 15, po drugie dopiero co mu oddali prawo jazdy, to se musi pośmigać, pewnie driftuje pod Tesco, a po trzecie właśnie jedzie! Jazda na ręcznym jest jak jazda na rowerze. Tego się nie zapomina. Ale 3 miesiące to za długa przerwa. 3 miesiące się nie trzepałeś? Debil. Najgorsze jest to, że jednak trochę się zapomina. No i zapomniałem włączyć świateł i na dzień dobry mi pały mandat wjebały. O, nawet się rymuje, ale teraz będę cwańszy. Patrzcie tu. Co to ma być? Naklejki imitujące zapalone światła i teraz nie mogą cmoknąć w pompkę. A może i spoko, Wojtas, ale ty myślisz tak krótkoterminowo. A już niedługo będziemy tacy bogaci, że taki mandat 100 zł to se będziesz mógł płacić raz w miesiącu i nawet tego za bardzo nie poczujesz. Niby jakim cudem? Mam pewien plan. Sęp? Opierniczy? Chuja? Kurde, co to znaczy? To znaczy, że jesteś debilem, Wojtas, ty czytaj. Sklep ogrodniczy, tu ja. I że niby co, to jest ten twój plan? Zgadza się. Że co, ukradniemy tu je i będziemy nimi handlować? Lepiej. Wjeżdżaj na teren, wszystkiego dowiecie się na miejscu. Będziemy mieć sporo czasu. Dobra, jedź na koniec i zaparkuj między tymi tujami. Po co tak? Dowiesz się w swoim czasie. Co teraz? Teraz wysiądzie Spacer i zamaskuje BMW-kę drzewkami tak, żeby jej nie było widać, tylko ostrożnie, żeby cię nie przyuważył pracownik sklepu. Musimy zostać po zamknięciu. Co? Nic pojebało mi się. Musimy zostać na terenie po zamknięciu. Czysto. Może wreszcie powiesz nam, o co chodzi? No dobra, teraz mogę. Widzieliście Narcosa, taki film o Escobarze? No nie, ale wiem, o co chodzi. Koleś miał tyle hajsu, że palił nim w piecu. Spokojna dynika. Niedługo będziemy mieć tyle samo. Wystarczy, że obrobimy ten sklepik. O kurde, nie wiedziałem, że tuje są takie drogie. Co za ćwok? Myślisz, że Escobar handlował tujami? No o czym? Narkotykami. On koksem. A my będziemy hodować marihuan. Dlatego tu jesteśmy. Potrzebujemy w chuj nawozu, doniczek i ziemi kwiatowej. A skąd weźmiemy nasionka? Nasionka już mam. Kupiłem od gościa w Spelu. No drogie jebane, całą wypłatę wydałem, a tylko połowę mi sprzedał. Dobra, nie ma czasu, podjeżdżaj pod magazynek. Nie tak szybko! Ej, skurwele 2-3! No to już wiemy, kto kupił drugą połowę. Niedobrze, jesteś się dogadał z Kołaciną. Łapy precz od mojego nawozu i wypierdzielać! Spokojnie, Kołacina starczy dla wszystkich. Wiem, że wystarczy, ale konkurencję trzeba zniszczyć w zarodku. Czyli jak te plemnicki, które giną w gumie. Albo w dupie. Nikt nie będzie handlował zielskiem na naszym terenie! To się jeszcze okaże, Wojtas, Spacer, jedźcie pod magazynek i ładujcie towar, a ja ich zatrzymam! Walu, szalałeś, ja bym miał problem z samym ciślakiem, a ty jeszcze Kołacinę chcesz podtrzymywać? Róbcie co mówię, dam se radę! Widziałeś go, Kołacina? Nie dość, że kurdupel, to jeszcze głupi. No nic, my tu gadu, a w pierdol sam się nie spuści. Weź mu jebnij. Nie byłbym taki pewien. Odjebało mu do reszty. Pożegnaj się z ząbkami, leszczu. A kurda, co się dzieje? Ciślak, rozjedź go! O kurwa, raz, dwa, trzy, ogień! Kurde, Wojtas, może bym poszedł pomóc Walowi, przecież oni go zabiją. Ładuj, nie gadaj, jak mówił, że ma plan, to znaczy, że ma plan. A może po prostu chce obskoczyć w pierdol? Co ty gadasz, jak to chce? Nie wiem, różne są zboczenia. Ziomeczki, zabijamy się, skończył się gaz. Jak to skończył się gaz w BMW? Dopiero co tankowałem przedwczoraj za 15 zeta. Nie w BMW, w mordzie. Spierdalamy, milordzie. Zwycięstwo!
cały czas za nami jadą! Spokojnie, mordo, skręcaj za garażami i wjeżdżaj do lasku! Wyjechali z miasta i skręcili do lasu. Uciekają do zielonki, ale nie wiedzą czwoki, że mam tam ciotkę i znam tę okolicę jak siorkę Wojtasa. Co? No, że w zielonce znam każdą dziurę, kurwa, nazwać się. Dobra, nie pierdol tylko gazu, bo nam odjechali, że nawet świateł nie widać. Wojtas, zapal światła, bo nic nie widać i gazu są tuż za nami. Są zapalone, pieprzone naklejki imitujące zapalone światła zasłaniają reflektory. O kurde, co to było? Chyba zakręt, cicho jadą! Udało się. Pojechali. Co się udało? Jebnęliśmy jak dzik w pasznik, aż się maska wygięła. Wstyd do miasta wracać. Masz rację, Wojtas. Trochę lipa, żeby kartel z Grochowa jeździł rozpadającą się furą, ale spokojnie. Już niedługo zarobimy tyle, że przesiądziesz się do nowiuśkiej BM-ki rocznik 2003. Ula, jefe! Elo, Rodriguez, jak tam wszystko gra? Tak, patron. Mieliśmy co prawda w nocy gości, dwóch agentów z antynarkotykowego po cywilnemu, ale złapaliśmy ich, zrobiliśmy im kolumbijski krawat z jajec i już raczej się więcej tu nie pojawią. Doskonale. A gdzie El Vojtaso i Spejsonos? Zaraz tu będą. O, w ogóle to już jadą. Ola El Valo! Ola, jak poszło? Jak miało pójść? Zajebiście! Towar schodzi jak skóra po wczasach w Egipcie! Tam lepiej! No, albo lepiej. Popyt jest taki, że nie nadążamy z produkcją. Nie wiemy, co mamy robić. Tranquilo, mordy. Najpierw przeliczymy forsę. Dawać ją do środka. 67, 72, 78, 80 ileś tam. No niech będzie mniej więcej 100. Kurde, El Valo, my tego przez tydzień nie policzymy. Dobra, będziemy ważyć, żeby było szybciej. Milion dolców waży 20 kilo, kiedyś sprawdzałem. Spejsonos? No? Stawiaj beczkę na wagę. 80 kilo! 20 kilo bańka, czyli 80 to 3 razy 20, czyli w takiej beczce mamy mniej więcej 3 miliony dolców. Proste? No nie wiem, czy takie proste, ja bym na to nie wpadł. Dlatego ja tu jestem szefem. Sporo, kurna, co my zrobimy z taką górą farsy? Jak to co? Zarobimy tyle, że będziemy nią srać, palić w piecu, a za resztę woda dziwki lasery. Dobra, jedziemy na plantację popędzić pracowników. Ukryta na środku pustyni plantacja marihuany o powierzchni 100 milionów hektarów kwadratowych, podlewana wodą z podziemnych źródeł. Zajebiście! Zajebiście? To czekajcie, aż zobaczycie magazyn! Za mną! Laseczki topless. A jak? Tutaj towar jest ważony, porcjowany i pakowany do sprzedaży. Zajebiście, mogę spróbować ci dobry i ściągnąć kilka buszków? Oczywiście, mordo, przecież to wszystko nasze. O cholera, strzelają do nas wszyscy na glebę! Kurna, jefe, kto nas atakuje? Policja albo DEA! Zresztą wszystko jedno ognia! Przypał, zaraz się powystrzelamy, tu wszyscy, dobra, stop, 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 zerwać ogień! Co jest? Nie ma sensu walczyć, nie ma sensu się zabijać, co powiecie na łapówkę? No nareszcie, myślałem, że się nigdy nie domyślicie! Proponuję taki układ. Raz w tygodniu dostaniecie worek siana, a w zamian za to nie tylko przymkniecie oko na naszą działalność, ale też zapewnicie nam ochronę. Zgoda? Zgoda, ale jest jedno ale. Jakie? Worek siana. Ale nie raz w tygodniu, a raz w miesiącu. No niech będzie nasza strata. Thank you.
No i ja to rozumiem. Teraz już nikt na mnie podskoczy. El Valo, jesteś geniuszem. Za to wam płacę. Dobra, trzeba to uczcić. Voila! Szyk! Kupiłeś knajpę? Niektórzy mówią, że żeby napić się piwerka, nie trzeba od razu kupować całego browaru. A ja na to mówię. Biedaki. Pewnie, że kupiłem za mną. Wy zostańcie i pilnujcie na zewnątrz. Había una película de 300 millas. Tengo más cerca, medio litro es bueno. Tequila, tequila, ¿qué eres para ti? Todos el chicos están vomitando. Nosa, nosa, wciągnęłem kreskę do nosa. La, 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 la. Cio, 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 mordo. Słyszycie strzały? Tranquilo, El Valo, pewnie ktoś chciał wejść w obowie sportowy i go ochrona przegoniła. Co jest puta uno do stres? Pablo Cieślonar. Co chcesz? To ja się pytam, co robicie na moim terenie? Los Grochos należy do mnie. Raczej Los Dildos. O, ty ognia! Cholera, mają przewagę liczebną. Dobra, nie ma wyjścia. Trzeba czasem poddać wojnę, żeby wygrać bitwę. Odwrót przez okno w kiblu. Uff, udało się. Niezła hacienda, Spejsanos. Gracias, El Voitas. Tu będziemy bezpieczni. Pierdzielony Pablo Cieślonar, musimy coś z nim zrobić. Jak to co? Wiadomo co. Porwiemy, zwiążemy i ciu, kula błę. Spejsanos, trafiłeś mnie. Por favor, El Voitas, to było niechcący. Ja tylko tak zrobiłem. A cabron, pendejo, El Valo, zabierz mu snówę, bo zaraz nas pozabija. Spokojnie, już, luz, El Voitas, to był ostatni nabój. Zaraz się zesram z bólu. Tam na końcu korytarzyka masz El Sracho. Nie da rady, za daleko. Zresztą już robię. To przynajmniej zdejmij gacie. A co tu się dzieje? Tranquilo, madre, wszystko jest pod kontrolą. Pablo Cieślonar zapłaci nam za wszystko. Ja ci zaraz zapłacę, a kto mi za dywan zapłaci? Nowiuszki dywan stolcem zasrany. Won, won pijaki z mojego domu. Widziałeś, Valo? Ale jaja. No, tylko tak się myślę, że musimy zacząć więcej sprzedawać, a mniej wypalać tego zielska, bo to się w końcu źle skończy. Jak sobie życzysz, El Patron? Elo Rodriguez, jak tam? Wszystko gra? Doskonale. A gdzie El Valo i Spejsanos? Elo Valo? Elo mordy, jak poszło? Zajebiście, kupują jak pojebani. Wszystkim podpasowało nasze zielsko. No, a najbardziej nam. Większość sami wyjaraliśmy. No ale trochę się sprzedało, gruby kupił. Dobra, wbijajcie, podzielimy hajsy. Co to ma być? No tak zapłacił, spoko, zaraz policzę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6! Wojtas, ale tu są różnogroszówki. Co? No 1 grosz i 5 groszów tak samo liczysz. Czyli? Czyli dawaj zważymy, będzie szybciej. O, 0,5 kilo i trochę. Czyli ile to jest? Nie wiem. Ale faza! Widzieliście tego menela, co spał pod blokiem? To on cały obrzygany był! Ale masz zapłon! Jak szerszeń na zimnym silniku! Dobra, mordi, towar jest pierwsza klasa! Będziemy bogaci! Jedziemy na plantację sprawdzić uprawę za mną! Wyprzodem! Stań przy tej furtce, to tutaj!
Ukryta na środku pustyni plantacja marihuany o powierzchni 100 milionów hektarów sześciennych podlewana wodą z podziemnego źródła. Czyli ze szlaucha Spejson odkręć. Zajebiście! Zajebiście? To czekajcie, aż zobaczycie magazyn za mną! Laseczki topless. A jak? Tutaj towar jest ważony, porcjowany i pakowany do sprzedaży. Zajebiście! Mogę spróbować ci dobry ściągnąć kilka busków? Oczywiks, mordo, przecież to wszystko nasze. Siedzicie? Słyszycie to? O kurna, strzelają do nas wszyscy na glebę! Halo! Halo, jest tu kto? To policja i agenci narkotykowi! O nie, wszyscy tu zaraz zginiemy! Spokojnie, żywcem nas nie wezmą! Ciu, 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 ciu! Kilkunastu trafiłem! Ciu, 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 ciu! Cholera, zaraz się tu wszyscy powystrzelamy, przerwać ogień! Ciu, 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 ciu! Co? Ja to załatwię! A to ty, wnuk pani Malasikowej! No bo ja już myślałem, że znowu się jakie Ukraińce włamały do domku. Proponuję taki układ. Raz w tygodniu dostaniecie worek siana, a w zamian za to nie tylko przymkniecie oko na naszą działalność, ale też zapewnicie nam ochronę. Zgoda? Siana to w zasadzie nie potrzebuję, ale worek się zawsze przyda na marchewkę albo ogóreczka, żeby do domu zanieść. Dobra, lecę, bo mi szpaki mirabele zjedzą. Udało się? Udało. Walu, jesteś geniuszem, trzeba to oblać. Voila! Sek, grubasie. Kupiłeś speluno? Tak, tak, kupiłem, wchodzimy. I co, ta rzędzi na rejonie? Kto? A kto baluje za hajsy ze sprzedaży dragów i jest VIP-em? O, że my! No, i tylko jedno musieliśmy na krechę wziąć. Tylko szkoda, że VIP-y muszą przy kiblu stać, bo dla nich stolika nie starczyło. O kurde, patrzcie! Cześć, skurwa, nazywam się. A co? A gówno, kto wam pozwolił handlować zielskim na naszym terenie? A kto powiedział, że to wasz teren? Spokojnie, Walu, ja się tym zajmę. Ciu, 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 mnie żyją. Ty, cieślak, przecież oni są zjarani jak świnia. Ciu! Ciu! O kurde, strzelają do nas! Są lepiej uzbrojeni, odwrót! Przez okno w kiblu! Niezła hacienda, Spejsonos! Gracias, El Voltaso! Tu będziemy bezpieczni! Pierdzielony Pablo Cieślonar, musimy coś z nim zrobić! Jak coś? Wiadomo co! Porwiemy, zwiążemy i ciu, kula w łeb! Trafiłeś mnie! Jaki ból! Zaraz się swajdam ze śmiechu! Wojta, zdejmij gacie! Nie wiem, czy przeżyję! Już mi lepiej, znowu jestem głodny! A co tu się dzieje? Dzień dobry! Co za bydle! Kto mógł zrobić coś takiego? Ja rozumiem, portfel ukraść, telefon zabrać, nawet koła ściągnąć z fury, jak na jakichś ładnych felasiach stoi. Weź mi nawet nie przypominaj, kto mi felgi zajumał. Ciesz się, że nie opyliłem obcemu, tylko tobie oddałem. Kurde, żeby tak zniszczyć całą uprawę, to trzeba serca nie mieć. Nie zniszczyć, tylko pozrywać. Normalnie ktoś nożykiem powycinał krzaczki, same korzenie zostały, ale to dupa. Nie da rady, żeby odrosły zmarnowane. Ty przecież ten sąsiad z działki obok emeryt miał pilnować, gadałeś z nim ostatnio przecież. Ty, no właśnie, idziemy. Tak, tak, spoko, spoko, przypilnuję, będę miał oko. Ja tu codziennie jestem, ładnie, żeś pan przypilnował, kurna. A co? Ale o co chodzi?
A w ogóle to gdzie dzień dobry? Dobry, kurde, jakby nam ktoś wszystkich krzaczków nie powycinał, to może i byłby dobry. Przecież miałeś pan przegonić, jakby się kto obcy po mojej działce kręcił. A co, ja miałem twoją babkę przegonić? Zresztą to jej działka, a nie twoja. Poza tym tylko koperek ucięła, więc nie wiem, o co tyle krzyku. No, to ładnie babka zniszczyła uprawę, pomyliła trawę z koperkiem. I czym my teraz będziemy handlowali? Spokojnie, mordeczki. Mam plan. No jesteś, ślaki co? Czekaj, to zaraz skumacie, o co chodzi. Kurde, po co on siedzi w tym golfie cały dzień, jak on mu się tydzień temu rozkraczył? Uszczelkę pod głowicą wydmuchało podobno. Bez remontu silnika się nie obejdzie. Spejson morda, patrzcie, co się dzieje. Ty Zoro, czy ja dobrze widziałem? Cieślak właśnie opylił typowi grama. A może to ja jestem spizgany jak gówno i sobie to wszystko wkręciłem? Jak gówno? Ale zajebiście! Co za debil, to Wojtas cię wkręca. Ej, no Wojtas, nie świeruj, co? Przyszliśmy zobaczyć, jak cieślak handluje zielskiem w golfie na parkingu. Niezły plan, Walu. Jeszcze się nie domyślają. To patrzcie teraz, co się dzieje. No co, następny klient podchodzi do golfa. Cieślak... Przecież to jest kołacina! Ale że co, kołacina kupuje od cieślaka? A ja myślałem, że razem ten biznes otworzyli. A tu taka niespodzianka, no. Duży jak chałupa, głupi jak dupa. Razem biznes mają, cieślak diluje, a kołacina cieśluje. Kołacina hoduje i donosi towar, tylko taśmowo opierdzielają. Powiesz, jaki jest w końcu plan, czy będziemy się tak na nich gapić? Plan jest taki, że pójdziemy za kołaciną, dowiemy się, gdzie mają palantacje i ukradniemy im sadzanki. Uwaga, idzie! Wszedł do domu. Mówiłem, niepotrzebnie go śledziliśmy. Trzeba było od razu na chatę do kołaciny uderzać. Wiadomo, że plantację ma na kwadracie. Niemożliwe. Nie jest aż taki głupi. W razie nalotu od razu by go przymknęli. Tylko amatorzy uprawiają na chacie. Za mną, pewnie poszedł do piwnicy. No i dupa, nie wejdziemy. Zamknął za sobą drzwi na kłódkę. Tak, tak, na kłódkę, od zewnątrz. Poszedł na górę za nim. Mówiłem, że ma w domu amatorka. Wojtas, zamknij się, patrzcie tam. Plantacja jest na dachu za mną. Binga. O, skubany nieźle. To co? Poczekamy, aż pójdzie na chatę, bierzemy towar i spadamy. A kamerki? Tylko na to czeka, zaraz wyskoczy z baseballem albo innym nożem i już po nas. To może najpierw rozwalimy kamerki. Jak przestaną działać, to jeszcze szybciej przyleci, bo wiadomo, że coś się dzieje. Coś innego trzeba wykombinować. Tam nie da się. Daliśmy dupy, ziomeczki. Trzeba było pilnować naszej plantacji na działkach. Wszystko przepadło. Czekaj, Wojtas. Co powiedziałeś? Że wszystko przepadło. Nie, to wcześniej. Daliśmy dupy, szach i mat. Mam plan. Dobra, niech będzie. Stówa pod koniec tygodnia, ale jak nie zapłacicie, to wam zrobię z dup rondy wiatraczna. Solaris, nie straj żarem, bo grozi pożarem. Zapłacimy. No, aha, i najważniejsze. Cieślak nie może się o niczym dowiedzieć. Masz to jak w banku spermy. No cześć, zabawiałeś panienkę? Co? Zaraz, bo siedziałem trochę i nie poznaję. Solaris, tak? Ja, a co? Żadna brata nie hańbi. To co, zamawiałeś, czy znowu ktoś se jaja robi? No nie wiem. Niby wybredny nie jestem, no ale już chyba bez przesady, nie? Bo dzisiaj jest taka promocja i robię w gratisie. To trzeba było tak od razu, Chwycił przyręty na górę! Ruch mordy! Tylko rwijcie z korzeniami, żeby się dało potem zasadzić! Spoko, Walu, w wyrywaniu jestem mistrzem! Głównie lasek, ale może być też rzęsko! Mistrzem i dlatego od każdej pory ją dostajesz! Kto nie próbuje, ten nie zalicza! O kurwa! Trzeba było najpierw postawić drinka, to byś nie dostał! O, wy mędy! Łapy precz od krzaczków!
w mordę, to już? Albo Kołacina jest taki szybki, albo Solaris taka dobra. Pozabijam! O cholera, Balu, co teraz? Spokojnie, mordy, spróbuję mu wklepać! Legiomek! Spejson, odpuść, nie widzisz, że ma kopyto? Odwrót! O kurna, Balu, skaczemy? Za wysoko połamiemy się! Ręce do góry, kutasiarze! Zadarliście z niewłaściwym ziomkiem! babcia? Widać do kartofli był koperek. Teraz spierdalamy! Wiecie co? Co? Trochę lipa, że nie mamy już tej uprawy marihuany. Bo za co my teraz będziemy pić? Przecież my prawie wszystko sami wypalaliśmy. Zamiast sprzedawać, to hajsu nie było nawet jak uprawę mieliśmy. No ale jak się człowiek tak spizga konkret, to wcale mu się pić później nie chce. Jeść tylko. No ale jeść to matka zawsze da, jak się na chatę wróci, nie? Ty, Walu, a może by tak się zrzucić na te nasiona i rozkręcić biznes jeszcze raz? Ta, myślisz, że tak łatwo nasiona zdobyć? Po pierwsze, drogie w opór, a po drugie, typ, co mi kiedyś sprzedał, to się nie pokazuje w speluno od tamtej pory. Dobra, przecież nie będziemy zamulać cały wieczór u Spejsona na chacie i to jeszcze o suchym pysku. Zrzuta na flachę i ruszamy w miasto! No i to mi się podoba! Ja mam zero... Ja mam... Krzywe nogi jak sram. Dobre. No to ja mam mniej więcej tyle co Wojtas. Czyli już sobie pomelanżowaliśmy. O jebany, za to Cieślak z Kołaciną się nie pierdolał. Patrzcie, jakie zdjęcie z klubu wrzucili. O, wiploża, duperki, flaszka się chłodzi w kubełku z lodem. Skąd oni na to wszystko hajs mają? Ta, mają. Fotomontaż pewnie w pęcie zrobiony. No nie wiem, nie wiem. Wygląda jak prawdziwe. No, ale jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać. Do klubu! No, ale jak chcesz wyjść za darmo? No jak? Na numer z tatuażem na zębach. Elo, laski, a widzieliście kiedyś tatuaż na zębach? I jesteśmy. No i dobra, i gdzie ten Cieślak? O! I raz, dwa, trzy, do ryja, Kołacina, zdrowie! I co tak mordę cieszysz? Te kutofony zniszczyły nam plantację i nie ma czym dealować. A jak będziemy tak balować, to szybko się nam to siano skończy. Spokojna dynka, na jakiś czas wystarczy. I ciach! Kurwa, raz będzie. Mają hajs, widać nie jarali towaru jak my, tylko go opychali. Widać tak, ale lepiej, żeby nas nie zauważyli, bo mamy z nimi niedokończone porachunki. Tam już się nie boję, najwyżej spierdol dostanę. Księga ulicy mówi wyraźnie: kto naparzać się cyka, ten po jednym piwie się zżyka. Czy jakoś tak? Tylko przypomnij sobie, że Kołacina ma klamkę. Co? A kto nas z pistoletem po dachu ostatnio ganiał? Ano tak. To co, spadamy? Spadamy, bo bez kasy to chuj nie melasz. Dobra, to idźcie, ja jeszcze zostanę. Może coś poderwę i zaliczę? Ta, zaliczysz chyba w ryj, nara. Cześć, Wojtas. Zażygali całe boisko. Na Kołacina! Kołacina! Kołacina, morda, kurwa, leci! Ty to już chyba masz dość. Idę lunąć. Jak żeś nalał, to odpalaj, a kornister podaj dalej. Ty czekaj. Cieślak nigdy nie nosił kołczana, a teraz nosi i pilnuje go jak cioka w dupie. Dobra, ruchy, zanim Kołacina wróci. Udało się, ale emocje jak na badaniu technicznym. No dobra, spadam. Ty, Cieślak, pobudka! O cholera, Kołacina, jak wyjdę, to mnie zauważy. Cieślak!
Co za ćwok, 3 czwórki wypił i zaliczył zgona. Gorzej jak baba. No dobra, przecież nic się nie może zmarnować. Dopiję flaszkę i spadamy. Dobra, nieźle. Pół butelki to kołacina wypije w kilka sekund, czyli zaraz sobie pójdą. Dzisiaj? A gdzie masz Peterek z hajsem? Peterek z hajsem? Z hajsem? Z hajsem? O kurwa, ledwo ci. Ktoś zajumał. Co? Kurna, jak pilnowałeś? Było nie iść do kibla, kurna, 1, 2, 3, tylko lać na miejscu jak ja, to by nie ukradli. Czej, a może sam wziąłeś siano i teraz gupar z niej się ukradli? Że co? Że niby jestem złodziejem? A nie jesteś? No, może i jestem, ale ziomków nie okradam. Jak mówię, że ukradli, to ukradli. To się zaraz okaże. To moja szansa. Uff, mało brakowało. Ale zajebiście wyszło, bo jeszcze te 2 fioty się pobiły. No dobra, to zobaczymy, o co tyle krzyku było. Tu automatyczny sekretarz pana Wojciecha Pucyka. Jeżeli jesteś śliczną laseczką... A bo dobra, bez przesady. Może być nawet średnia, czy tam lekko brzydkawa, no ale wtedy to przynajmniej dziecki, żeby były spoko. To w MMS-ie wyślij gołe fotki i numer telefonu. Oddzwonię. Jeżeli jesteś ziomeczkiem i chcesz pożyczyć siano, to nie mam. A jeżeli jesteś z policji, to pomyłka. Po sygnale nasraj wiadomość. Pii! Wojtas, debilu, nie musisz robić pi, to się samo zrobi, co? Wojtas lamusi, oddzwoń albo przyjdź na ławkę. Nie, no nie odbiera, sekretarka się włącza. Kurna, co się z nim dzieje? 3 dzień? Spoko, pewnie zgubił komórę albo potłukł ekran i nie może odebrać. Tak, potłukł szybkę i dlatego go nie ma na chacie od kilku dni. A skąd wiesz, że nie ma? Space, on ogarni się, przed chwilą byliśmy u niego i gadaliśmy z jego starą. Tak? Aha, to musiałem wtedy jakąś zawiechę złapać, bo nie zanotowałem. Sorry, na cyklu jestem. W szpelu no też się nie pokazuje. Ty, a może go psy zawinęły i siedzi w areszcie? Ta, w areszcie. Ciekawe za co? Za wszystko mogli. Jazda na lewych tablicach, podrobiony przegląd, próba wręczenia łapówy, naruszenie nietykalności funkcjonariusza, obnażanie się w miejscu publicznym. Nie no, co ty, Wojtas, to się przecież tak łatwo nie obraża. Ty, a może BMW-kę sprzedaję, bo widziałem ogłoszenie. Przedwczoraj wrzucał. Co? Jak to sprzedaję i dopiero teraz mówisz? Cieszę się, że w ogóle mówię, bo mogłem zapomnieć. O, patu. Ty, kurna, rzeczywix. BMW E36, rodzinek, cena 5900. Ogłoszenie nieaktualnie. Czyli, że co? Czyli, że Wojtas zwariował i opylił Bawarę. O kurna, wolu, patrz jaka furia! Zajebista! No, M3! A, to wiem, był taki niedawno film w telewizorze, pokazywali człowiek z M3! Ale słaby, bo przez pół filmu czekałem, aż pokażą tą furię i nie pokazali, to się wkurzyłem i wyłączyłem w pizdu. Ty, wraca! Widzieliście? Kurna! Wojtas? Wojtas, mordo, skąd masz taką furę? Nie ma czasu na wyjaśnienia, wsiadajcie, mordy! O kurna, ale to zapierdala! Jak rano z ryja! I nówka sztuka, max kilkuletnia Wojtas, ta bryka musiała kosztować chyba ze 100 koła! 120! Co? O kurna, skąd miałeś tyle szmalcu? 160, 180, 2 paki w terenie zabudowanym, ha, ha, ha! I kto rządzi na rejonie? Wojtas, uważaj, czerwone!
Patrzcie, jakie ma chybelki! Dobra, Wojtasze, teraz gadaj, skąd masz taką furę? Kupiłem, patrzcie, ten lamus we czwórce chce się z nami ścigać, ja? Zim do ludzi! Sam kiedyś mówiłeś, że czwórka to fajna bryka. Ta fajna, chyba jak się na wstecznym jedzie, bo tylko wtedy ma tylny napęd. Zara, jak to kupiłeś? I rula! O kurna, zesrałem się z tej plotyarki. Czekajcie, podskoczymy na chwilę na chatę do mnie, to się przebiorę. Kurna, przecież jak podjedziemy taką furą pod spelu, no to się wszyscy postrają z zazdrości, jak Wojtas. No, tak się cieszy z tej fury, że sam sobie jej zazdrości. Ciekawe, komu ją ukradł. Nie no, przecież mówił, że kupił. Tak, kupił, ciekawe za co. Może w totka wygrał, albo wiem, sprzedał nerkę. No co ty, Walu, ale teraz to żeś przysrał, nerkę sprzedał. Przecież takie kołczany prawilności to na bazarze po 40 zeta chodzą i to nowe. Spacer, nie wiem, albo ja jestem coraz mądrzejszy. Mądrzejszy, albo ty coraz głupszy. Ta, ty coraz mądrzejszy. Chciałbyś. Tylko dlaczego nie założył rejestracji? A po co rejestracja, jak nikt nas nie dogoni? Ale zajebiście! Ty, albo mi się wydaje, albo Wojtasowi stanął. Nie wiedziałem, że aż tak się można jarać furą. I Wojtas, zaczekaj na nas! Wojtas, mordo, powiedz wreszcie, komu podprowadziłeś tą brykę! Zaciągam się PTM gaz w podłogę gnietę! Wojtas! Daj spokój, Space, on nie widzisz, że nic do niego nie dociera! Jest w jakimś transie, nic się od niego nie dowiemy! O cholera, Wojtas, stoją! Wam też! Jadą za nami, mamy przerąbane! Gonić chce Wojtasa! Ten może cmoknąć go w rurę wydechową! I taniec zwycięstwa! O kurde, Walu, widziałeś to? Uciekliśmy psom! Ale zajebioza! Zajebioza, zajebioza! Wypadałoby to uczcić! Szkoda tylko, że nie mamy hajsu! A może Wojtas ma? Wojtas! Nie masz przypadkiem paru blach? Trzeba by to oblać! W siawku! O kurwa! Wojtas, Wojtas, zatrzymaj się, bo jeszcze nic nie wypiłem, a już mi się chce rzekać! Rura! Nic do niego nie dociera, Spacer, weź mu załóż Nelsona, bo się zaraz schaftuje! Co? No, bezwładnij go, no, przyjechaliśmy tu się napić, a nie na karuzelę! No ale jak? Wojtasowi mam wklepać! Nie ma innego wyjścia! No dobra, to najpierw tak leciutko ekologicznie, czyli z liścia! Sorry, Wojtas, Legia Warszawa to najlepszy klub! No to teraz z całej pety! Czekaj, Spacer, jest inne wyjście! Co? Ao! A, co się stało? Czyli to wasza sprawka! Oddawaj kluczyki, Judaszu! Spacer, bierz Wojtasa, trzeba go odciągnąć od fury, bo przez nią jest tak podjarany, że stracił rozum! Może jak nie będzie jej widział, to mu się poprawi! Wojtas, uspokój się, mordo! Ała, puść mnie! Muszę do fury, puść mnie, słyszysz, policja! Niedobrze, słyszałeś, Walu? Słyszałem, trudno, jeżeli to nie zadziała, to znaczy, że nic nie zadziała. Spacer, zamknij oczy, to nie będzie przyjemny widok! Co? I jak lewy! Ała, kurna, pojebawszy! No wiaja mnie kopnął! I to specjalnie!
Kurna, aż mi się srać zachciało. Wojtas, wiesz co się dzieje? Nie, kurna, nie wiem. Czekaj, lamusie, tylko mi przejdzie takiego ci kopa w torbę zasadzę, że cię rodzona matka nie pozna. Matka to już mi od 20 paru lat do jajec nie zagląda. Dobra, udało się. Najważniejsze, że przestał myśleć o furze. Co? Fura? Gdzie moja fura? Jeździć, katować! Wojtas, ogarnij się, bo teraz kopnę jak piątek, czyli tak samo mocno. Za to bez gwiazdorki. Co? A tylko spróbuj! Wojtas, po prostu nie myśl o samo... Morda Spejrzon, nawet nie wymawiaj tego słowa! Wojtas? Dobra, spokojnie, mordo, luz. A teraz skup się i powiedz, skąd masz tyle hajsu. Co, hajsu? A, ukradłem. To było wiadomo od początku, ale komu? No, Cieślakowi i Kołacinie. Wszystko, co zarobili na dealerce. O kurno. No to przecież jak się o tym dowiedzą, to nas pozabijają przecież. Tylko, że najpierw by się musieli dowiedzieć. A przecież im nie powiemy, nie? Cześć, skurwerelwaci. O. Co jest, pytały? Co to za zabawy jajami rozwaci? Nie interesuj się, bo kociej mordy dostaniesz. Ty... Ciej. Kurwa, rewaczy, przecież to jest mój kołczan. Jaki twój, przecież taką nerkę to w każdym sklepie można kupić. Mnie ktoś oskubuje i ginie mi hajs. A wy kupujecie nową furę i rozpierdalacie siano jak rozrzutnik gnoju gnój. No i jeszcze ten kołczan. Zabiję! O kurna, Spejrzon, wiesz co masz robić? Siebie, Legia Warszawa, to najlepszy klub! Spejrzon, walczy ślaka jak konia! Najpierw na sucho takie cepy od niechcenia, a potem na haraj, na łeb i ciach, po ryju, aż się pożyga! Wojtas, nie rozśmieszaj mnie! I jest! Ciej, kurwa, lewać się! O cholera, Wojtas, co narobiłeś? Skuj ryja Cieślakowi, bo zadłuczę Spejrzona! No co ty, jak? Ja? Nie ta kategoria wagowa, nie mam szans! Nie masz szans w uczciwej walce. Co? Cieślak ma kluczyki od twojej fury. Co takiego? O, ty lamusie, oddawaj kluczyki! O kurna, Wojtas, przestań, bo go zabijesz! Wojtas! Kluczyki ja mam! O, ty kurna, oddawaj! O, wy kurna, radzacie, jeszcze was dorwę. Dobrze, że mu oddałeś te kluczyki, bo by i tobie wklepał! Wojtas, zatrzymaj się! Trzeba schować furę na działeczce i w ukryciu wykombinujemy, co dalej z Cieślakiem i Kołaciną! Zatrzymać się? Nigdy w życiu, rura! Co jest? Koniec wachy? A szybko pchajcie mnie na stację! Wojtas, zbanie, jeżeli nie chcesz stracić zębów, kasy i fury, to musimy się schować! Co? Stracić furę? Pomóżcie mi ją schować, co tak siedzicie jak Misiewicz! Gotowy! Spejrzon, ryju, dawaj do szopy! Dobra, Walu, to jaki jest plan? Cześć, bo nie mogę się skupić przez tego debila, znowu jest w transie. Nie ma wyjścia. Zajaramy, Wojtas się wyluzuje i wtedy coś wymyślimy. Szkoda, że plantacja nie działa. Fajnie było. No, najbardziej szkoda tych laseczek w bikini. Najbardziej to będzie szkoda, jak Pablo Cieślonar przyjdzie tu z ludźmi po swoją kasę. Spoko, Elwalu, tu jest bezpiecznie. Nie wiedzą o tym miejscu. Miejmy nadzieję. Idę lunąć. Udało się. Teraz oddacie siano, albo kurdu Pelos zginie. Puta uno do stres. O, to teraz będzie dobry. Nie zgadniecie. O. I o. No? Co to jest? Co ten ludzik robi, żyga? Najebany koleś i piłka. Peszkin. Nie? Piłka obrzygana.
Polonia, Warszawa? A potem wiem, zażygali całe boisko, cieślak. Nie? Piłkarska impreza? A, zebranie PZPN-u. Też nie? Dobra, Spejson, mi się już nie chce. A ja nie wiem, poddaję się. O Jezu, no co to jest? No piłka. No, a to? Żygi. Czyli razem? Piłka, żygi? Dobrze. Co? No i co to ma być? No jak co? No nie wiesz co są piłkarzyki? No tam masz... A! Co za ćwak? No co? To sam coś wymyśl, jak taki cwany jesteś. Dawaj. O, tu. To są chyba dziewczyny i strzałka w bok. O, zboczone laseczki. O kurna, patrz tam, debilu! No co, ty piary jakieś? No ale czekaj, jaki jest rebus? Co za osio, to jest rebus! Dwie niezłe świnie tam siedzą, co robimy? Jak to co, podbijamy! Co jest, typie? Siema, tego, napijecie się drinka? Bez strzacha. Nie widzisz, że już pijemy? A no to nawet lepiej, dwie dychy zawsze w kieszeni. I nadziany. No. To co tak siedzicie same przy stoliku? Siedzimy we dwie, czyli nie same, geniuszu. No ale bez chłopaków. Nie interesują nas chłopaki. Tak, nie interesują. To co tu robicie? No nie odczepi się. Chodź, pokażemy mu. O kurde, lesbijki. Lesbijki się mówi. Akurat, przecież to jest lesbijki. Od lizania. Nie od lizania, tylko od takiej wyspy, co tam same lesbijki mieszkają, debilu. Kreta czy jakaś tam. Kurna, serio? To dlaczego tam nie jedziemy? Bo to było dawno i one są już wszystkie bardzo stare. A temu co? Wojtas, wszystko gra? Wojtas, srasz? Sra. Weź na mnie patrz i zajrzę do niego. No tak. Co robi? Marszczy Freda. Dobra, plan jest taki. Podbijam do lasek i zarywam do oporu. Jak nie groźbą, to prośbą. Może się zlitują, a jak nie, to zastosuję metodę na wymęczenie. Tak długo będę im smędził, aż mi dadzą. Żebym się tylko odczepił. Dadzą, w ryj chyba. Wracamy do stolika, wam się piwerka wygazują. Wojtas, odpuść, co one się nie interesują kolesiami. To tak jakbyś chciał rudego odzwyczaić od kablowania. Po prostu nie da rady. Wojtas! Słyszysz? Nie słyszę. Wojtas oszalał. Wychodzą! Wojtas, a ty gdzie? Jak to gdzie za nimi? No cześć, laleczki. Może podwieźć? Spadaj, mówiłam już. Dobra, dobra, bez nerw. Będę jechał obok. Jak się namyślicie, to dacie znać, nie? Dobra, to teraz gaduj. Takie proste ci dałem. O Jezu. Cicho macha. Nie? Nie wiem. Cicho, bo przyjdzie zdzicho. Nie? Dobra, podpowiem ci. Co ten pierwszy robi? No, ucisa? No, czyli co mówi? Cii. No, a drugi co mówi? Macha ręką, co co? Nara? Nie, ale prawie. Papa? No, tylko że raz. Pa. Czyli? Cii. Pa. Razem cipa. Dobre, nie? Ale ci papa też mogłem uznać. Więc tu mieszkacie, laseczki. Albo przynajmniej jedna z was. Dobra, co teraz? Może kupię pizzę i udam dostarczyciela, co pomylił adresy? Nie. Za duża inwestycja, a sukces wcale niepewny. O cholera, nie wierzę. Czy to się dzieje naprawdę? Kurwa, teraz to rozumiem, ale widok jak w kinie, tylko film lepszy, film jak z telefonu. O kurna, co ona jej robi? Falu Spejson, jesteście frajerami i lecimy z tematem jak kubica na ręcznym. Nie tak szybko, kolego! Co my tu mamy? Czyny lubieżne i obnażanie się w miejscu publicznym i ciach, leci mandacik 50 zł. Stefan, a niszczenie przyrody i deptanie trawnika?
bo przecież nie wefrunął na to drzewo, nie? To jest i następne 50 zł, czyli razem 200 dokumenty. Kurna, panowie, no zlitujcie się, taka akcja nie przytrafi mi się do końca życia. Dajcie mi 10 minut, a potem mnie spisujcie, co? No i będzie, nasza strata. Kurna, Stefan, ptak mi nasrał na czapkę chyba, no. Pardon, pardon, chciałem przejść. Ja się naglądałem, kurna, lewacy. Taki bardzo wysoki koleś z takim zarostem z dupy. Na dupie ma zarost? Tak, kojarzysz w ogóle typa? No kojarzę, kojarzę. Czy jaką on ma ksywkę? A, długi przecież! No właśnie, ale dopiero teraz się dowiedziałem, że ta ksywka to nie jest przez wzrost, tylko że hajsu nie oddaje, a ja debil mu 2 złote pożyczyłem. No to przypomnij mi następnym razem, jak go spotkamy, to z nim pogadam i szybciutko odda. No nie wiem, on już się chyba uodpornił na te wpierdole. Voila! Gotowe! Szek! Filtr staszkowy zamontowany, usztywnione zawieszenie i najważniejsze, chip tuning! A ja myślałem, że to laski sobie robią. Tak, tak, laski. Przez tego chipa jest o 30 koniów więcej. Może nie będzie tak szła jak zielony diabeł, ale i tak będzie nieźle. To co? Jazda próbna? Obowiązkowo. I jak? Nie no, zajebiście, czuć różnicę. Teraz jak mu depnę, to ciągnie jak Solaris. Lepiej niż Solaris. Jak twoja siorka, Wojtas. No, sorry, Wojtas, no ale taka prawda. Znaczy, ja nie próbowałem jeszcze, ale legendy krążą po rejonie. Zresztą, na twoim miejscu tam się nie wkurzał, tylko to szacun jest, nie Walu? Nie wiem. Jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać. Jezu, zamkniecie się wreszcie? Kurwa, patrzcie na to, wisi jak cylandol. Beka się skończyła, bo się na nas zżygał. Z ostatniej chwili. Uwaga, rodzice, na Grochowie w pobliżu szkoły podstawowej grasuje pedofil. Zaczepia dzieci, proponuje podwózkę i obnaża się. Policja prowadzi czynności mające na celu zatrzymanie mężczyzny, lecz jak dotąd nie przynoszą one rezultatu. A teraz czas na porcję porządnego hip-hopu. Jebaniutki, słyszeliście? Jakbym takiego złapał, to mu tak by sprzęglił w ryj, aż by się zesrał. Ja bym mu wsadził jajca w imadło i ścisnął z całej siły, aż by się też zesrał. A ja bym mu te ściśnięte jajca urwał, a potem wsadził w dupę, żeby się zesrał swoimi jajcami jak góra. A najlepsze, że nikt by się nie obraził, jakbyśmy tak zrobili. Jeszcze by wszyscy mówili, że w porzu, kurwa, należało się złamasowi. Ty, no właśnie. Mordy, czy myślicie o tym samym, co ja? No pewnie, też bym się napił. Nie no, chodziło mi o tę szmatę, co dzieci zaczepia. Że wpierdol? A co? Zły pomysł? Zajebisty. Tylko jak my go dorwiemy, bo do 3 dorosłych typów to raczej menda nie podejdzie. A kto powiedział, że 3? I że dorosłych? Wojtas, widziałeś typa? Czekaj, weź mi powiedz coś smutnego, bo się zaraz sfajdam ze śmiechu. Cieślak bierze więcej na klatę. Ej, no bez takich. Kurwa, no nie mogę. Przestań drzeć łacha ze mnie, bo zaraz sam będziesz zakładał tą sukienkę i wyłącz wreszcie ten telefon. No już, już, kurwa, wyłączam. Dobra, mogę na YouTube'a wrzucić? Spróbuj tylko, to ja wrzucę mój filmik z ostatniego melażu, co ci się film urwał. To się dowiesz, ile dildosów ci się w gębie zmieściło. Co? Wojtas, o czym on gada? Oj, nieważne, dobra, jedziemy, bo się zaraz lejby skończą. Tylko pamiętajcie, siedzicie w ukryciu, aż wam dam znaka przez telefon. Bo to, że się ktoś zatrzyma na przykład o drogę zapytać, to nie znaczy od razu, że pedofil. Dobra, dobra, złapiemy skurwysyna. To sztyca, tu sztyca, jak mnie słychać odbiór. Tu dziki tłumok, słychać do... Ty, no Wojtas, spierdalaj, co? Miałeś być jazgarz. No dobra, tu jazgarz i tłumok, słychać dobrze. Widzimy cię, możesz ruszać. Alright, idę. Czekajcie na sygnał, bez odbioru.
No, to już po lekcjach. To wracam do domu na piechotę, bo karty miejskiej zapomniałam i tego. To pójdę na skróty boczną uliczką, żeby było bliżej. Fiu, 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 idę sobie sam. Znaczy sama. Nikt mnie nie pilnuje. Jak tam jest? Na razie spoko. Czekaj, ktoś za tobą skręcił. O kurna, już? Legia Warszawa? Czekaj, tłumoku, jeszcze nie. Musi zabrać Wala do samochodu. O, no dobra, Jackasz. Uwaga, ryje jedzie. Legia Warszawa, to najlepszy klub. Morgi, fałszywy alarm, pojechał. Kurna, co? O, ty się nakręciłem już, Wojtas! Znaczy dzik, chodź idziemy, może ktoś się będzie zaczynał. Czekaj, jedzie następny. Co? O kurde, ale brzydka. No nic. A co taka mała dziewczynka robi sama? Na ulicy? No bo do domu idę na piechotę. Bo biletu zapomniałam. A daleko masz do tego domu? Niedaleko, kilka kilometrów. O, to bardzo daleko. A może chcesz, żeby wujek cię podwiózł? Jaki wujek? No ja. No nie wiem, nie wiem. Mama nie kazała mi rozmawiać z obcymi. O kurna, jest, słyszysz to? Słyszę, idziemy? Czekaj na sygnał Wala. No chodź, nie wstydź się. Dam ci czekoladkę. No dobrze. A jak masz na imię, dziewczynka? Walu. Znaczy Walentyna. Aha. No to widzisz, Walentynko. Już mi się nie wymkniesz. Teraz! Wojtas, ruszaj! Legia Warszawa to najlepszy klub, kto nie wierzy. I nie budu. Zaraz o co chodzi? I myk złapany chwycił przyrętę jak kleń. A więc to była zasadzka? Panowie, puśćcie mnie, jakoś się dogadam. Nie ma dogadywania z pedofilami. Dobra, dzwońcie już na tą policję, bo ten osiłek mnie zatłucze. Nie wydamy cię policji. Nie jesteśmy konfidentami. No to o co chodzi? Co chcecie zrobić? O nie! To już nie jest śmieszne! Rozwiążcie mnie, bo pożałujecie, słyszycie? Odwiążcie mnie od tego drzewa natychmiast, bydlaki! Bydlaki! Ratunku! No dobrze, już mnie nastraszyliście, to już możecie mnie odwiązać. No, więcej nie będę, słyszycie? Przepraszam! To był tylko taki żart, słyszycie mnie? Żart! No i widzicie, jak się przydały te rękawiczki ze stacji, co ukradłem cały podajnik? Przez gołymi rękami bym mu sznurka do fujary nie przywiązał. Dobra, dobra, przywiązałeś tak, jak mówiłem? Tak, na kokardkę. Jak Wojtas ruszy, to szarpnie i się rozwiąże. A kolo się zesra ze strachu, ale będzie miał nauczkę! No i git, w portfelu miał 200, więc mamy za co opijać udaną akcję. Wojtas, gazu! Dobra, lamusy. Zasady są proste. Walczymy bez sprzętów, na gołe piąchy, dotąd aż jedna z ekip, czyli wy, będzie leżała na macie. Wszystko jasne? Jebać Legię! Malutki, ale mu powiedziałeś? O, ty! Słyszeliście? Jebać Lecha! Ta jest! I co teraz, paruwy? Nie no, kurwa, nie ma co czekać. Idziemy, luja za kurwie każdemu i fajrant, nie? Czekaj, pyra, tylko na to czekają. Specjalnie prowokują, żeby nas wkurzyć. To chyba dobrze, nie? Wchodzę na pełnej kurwie i na Wala mnie patrzę. No właha, ostatnio i nas znokautowałeś. To co robimy? Czekajcie, mam plan. Dobra, plan jest taki. Każdy wybiera przeciwnika ze swojej kategorii wagowej i leje go po poznańskim ryju, aż ten straci przytomność. Potem zabieramy im z fury szaliki Lecha, palimy je i do speluna oblewać zwycięstwo. Pasuje? Pasuje! No nie wiem. Co nie wiesz? Bardzo dużo rzeczy nie wiem, bo wolałem na siłkę chodzić zamiast do budy. No ale tych dwóch małych to takie ćwierć strzałowce dla mnie. Zajmijcie na chwilę kafara, ja szybciutko wyleminu...
Wymelinuj... Kurwa, no wpierdolę lamusom, a potem zajmę się dużym. O kurna. Co? Jak to się stało, że Spejson coś wymyślił i to jeszcze zajebistego? No co ty, Walu, wymyślił? Teraz to żeś przesrał trochę. Gadam byle co, bo już mi się nudzi tak stać tutaj. Naparzamy się czy nie? Naparzamy, ale robimy dokładnie tak, jak powiedziałeś. Kondony! Gotowi? Gotowi! Można? Pira? Jebać Legię! Jebać Lecha! Widziałeś, można, jakie cykory? Malutki, uważaj! Co? Spejson, pospiesz się, bo długo nie wytrzymamy! Spokojnie, ryję! Zaraz skuję mu ryja! Legia Warszawa to najlepszy klub! O, ty kurna! Ludzi tłum przez miasto gna! Dziś kolejosz mecz swój gra! To ma być cios! Wójtasowi bardziej kierownica bija, przedwczoraj koła wyważał! I jeb z piąchy w mordę jak w mordę! Tej kurwa, teraz to się doigrałeś! Szykuj się na nokaut! Ej, miało być bez sprzętów! Pyra to nie sprzęt! O, ty kurna Wojtas, do ataku! Dostali po kluce, ćwoki! No dobra, to może takie. Które byś wybrał? Zesrać się ze śmiechu? Czy ze szczęścia? I masz do wyboru, na rzadko albo na twardo. To co byś wolał? Wolałbym się nie zesrać. Ty na to nie wpadłem. Zaznaczyłem, że ze śmiechu. No i na rzadko, bo to by znaczyło, że kepsa wcześniej jadłem, a lubię. Mordy, ryje, zrzutka na gaz, jedziemy do Poznania! Pojebało, wiesz jaki to hektar? Wiesz ile to siana? Ta? To patu! Nasze obite gęby na transparencie Lecha na meczu z Legią. A to mędy! Zrzutka na gaz i do Poznania! Kurna, co za wiocha, płatna autostrada. Ja rozumiem, że w stronę Warszawy się jedzie, to trzeba zapłacić, ale w drugą? Kto by chciał jechać do Poznania? Przecież tu nic ciekawego nie ma. No, kiedyś był Łazarski Gladiator, ale nawet on się wyprowadził. Ty, no ale przecież za autostradkę to i tak nie płaciliśmy. Przyjechałeś za dostawczakiem, zanim się szlaband zamknął. I prawie zdążyłeś. No właśnie, prawie. Cały dach porysowany. Cio mordy jadą. No i gdzie tyluje? Tej, pewnie im się ten rzech rozkraczył po drodze. Ha! No kurwa. Dobra, czekajcie, ryję, idę. To co, wracamy? Co z ciebie taki laufer można? Jesteśmy pół godziny przed czasem, czekamy. Szkoda, że browarów nie wzięliśmy. Kurde, ale gorąco? Ty włącz klimę. Nie mam. No przecież tu jest to. AC, tak? A ja myślałem, że to autokasko. Dopa, nic nie chłodzi. Mówiłem. Ale chyca? Ze 100 stopni. Zaraz się tutaj ugotujemy. To otwórz te okno i przestań brawędzić. Na dworzu jeszcze gorzej. Dziwne. W dzień nie było tak gorąco. Globalne ocieplenie. Dobra, ogniska się wypaliły. Wychodzimy. So, idziemy. O, już nie jest tak gorąco. Dobra, zasady takie same jak ostatnio. Czyli bez sprzętów, dotąd też jedna... Dobra, dobra, skończ już przynudzać. Gotowi na wpierdol? Chyba twoja stara do ataku!
No co jest? O cholera, pyry się rozgotowały i wyszło pyre. Tak zwane tłuczone ziemniaki. Tak jak twoja morda. I cyk, pamiątkowe zdjęcia. Przydadzą się na następną oprawę meczu z kolejarzem.